Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Obrady. Witam serdecznie na obradach pierwszej sesji Rady Gminy Wiśniowa, wybranej na lata 2018-2023, to jest na 8. kadencję. Witam zaproszonych gości z powiatu i sąsiednich gmin, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, dyrektorów szkół i jednostek samorządowych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy Wiśniowej, przybyłych mieszkańców naszej gminy, a szczególnie tych z Państwa, którzy zostali wybrani na radnych Rady Gminy. Życzę nam wszystkim spokojnej, owocnej i przynoszącej satysfakcję pracy dla dobra naszej małej ojczyzny. Witam serdecznie ustępującego wójta gminy Wiśniowa, pana magistra Wiesława Stalmacha. Oraz wójta elekta, pana magistra Bogumiła Pawlaka. Szanowni Państwo, w związku z ustawą o ochronie danych osobowych odczytam fragment informacji od administratora danych osobowych. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy Wiśniowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Wiśniowa, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl artykułu 6 ust. 1 litera a oraz artykułu 9 ust. 2 litera e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 Wspólnoty Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwane w dalszej części RODO. Administratorem danych osobowych jest Gmina Wiśniowa z siedzibą w Wiśniowej numer 441. Ponieważ mnie również obowiązują pewne przepisy, wyrażam zgodę na prowadzenie sesji jako radny senior. Do czasów oczywiście wyboru przewodniczącego Rady i w związku z powyższym otwieram obrady pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Wiśniowa. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obecnych jest 15 na 15 radnych. Stwierdzam, że zachowany jest kworum i Rada może podejmować prawomocne decyzje. W związku z tym przedstawiam porządek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy, otwarcie pierwszej sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, wręczenie zaświadczeń o wyborze rady. Punkt czwarty, złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Punkt piąty, wybór przewodniczącego rady. Punkt szósty, wybór wiceprzewodniczącego rady. Punkt siódmy, wręczenie zaświadczenia o wyborze wójta gminy Wiśniowa. Punkt ósmy, ślubowanie wójta gminy Wiśniowa i punkt dziewiąty, zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy. W związku z tym, że otwarcie i stwierdzenie kworum mamy już za sobą, przedstawienie porządku obrad również, w związku z tym oddaję głos pani Magdalenie Murzyn, przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej i proszę o przedstawienie wyników wyborów. Witam Państwa. W imieniu Gminnej Komisji Wyborczej mam zaszczyt odczytać obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 25 października 2018 roku o wynikach wyboru do rad na obszarze województwa małopolskiego. Na podstawie artykułu 168, paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 754, 1000 i 1349, Komisarz Wyborczy w Krakowie III podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku. Szczegółowe wyniki wyborów do Rady Gminy Wiśniowa.
dla wyboru rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5658. Karty do głosowania wydano 3713 osobom. W wyborach wzięło udział, czyli oddano ważne karty do głosowania 3713 osób. To jest 65,62% uprawnionych do głosowania. Głosów ważnych oddano 3633, to jest 97,85% ogólnej liczby głosów oddanych. Głosów nieważnych oddano 80, to jest 2,15% ogólnej liczby głosów oddanych z tego głosów nieważnych z powodu postawienia znaku X obok nazwiska dwóch lub więcej liczby kandydatów oddano 17, to jest 21,25% ogólnej liczby głosów nieważnych. Nie postawienia znaku X obok nazwiska żadnego kandydata oddano 63, to jest 78,75% ogólnej liczby głosów nieważnych. Postawienia znaku X wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0% ogólnej liczby głosów. Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach. Okręg wyborczy numer 1. Radnym został wybrany pan Bugaj Zbigniew z listy numer 2 Komitet Wyborczy PSL. Okręg wyborczy numer 2. Radną została wybrana pani Rokosz Teresa z listy wyborczej numer 19 Komitet Wyborczy Wyborców Bogumiła Pawlak. Okręg wyborczy numer 3. Radnym został wybrany pan Barber Stanisław Wojciech z listy numer 18 Komitet Wyborczy Ojcowizna. Okręg wyborczy numer 4. Radnym został wybrany pan Talarek Paweł z listy numer 19 Komitet Wyborczy Wyborców Bogumiła Pawlaka. Okręg wyborczy numer 5. Radną została wybrana pani Hawieda Barbara z listy numer 10 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Okręg wyborczy numer 6. Radnym został wybrany pan Kowalczyk Roman Jan z listy numer 10 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Okręg wyborczy numer 7. Radną została wybrana pani Orłowska Bożena z listy wyborczej numer 19 Komitet Wyborczy Wyborców Bogumiła Pawlaka. Okręg wyborczy numer 8. Radną została wybrana pani Zborowska Lucyna Maria z listy wyborczej numer 18 Komitet Wyborczy Ojcowizna. Okręg wyborczy numer 9. Radną została wybrana pani Malec Katarzyna Zofia z listy numer 18 Komitet Wyborczy Ojcowizna. Okręg wyborczy numer 10. Radnym został wybrany pan Murzyn Stanisław z listy numer 19 Komitet Wyborczy Wyborców Bogumiła Pawlaka. Okręg wyborczy numer 11. Radną została wybrana pani Gil Górka Monika z listy numer 19 Komitet Wyborczy Wyborców Bogumiła Pawlaka. Okręg wyborczy numer 12. Radną została wybrana pani Katarzyna Józefa Gaweł-Tokarz z listy numer 10 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Okręg numer 13. Radną została wybrana pani Węglarz Teresa Danuta z listy numer 2 Komitet Wyborczy PSL. Okręg wyborczy numer 14. Radną została wybrana pani Moryc Urszula Magdalena z listy numer 10 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Okręg numer 15. Radnym został wybrany pan Kaczmarczyk Grzegorz z listy numer 19 Komitet Wyborczy Wyborców Bogumiła Pawlaka. Dziękuję. Bardzo proszę o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Gminy Wiśniowa. Będę wyczytywała z listy obecności poszczególnych radnych. Bardzo proszę podchodzić do pani Magdaleny po odbiór zaświadczenia. Pan Bugaj Zbigniew. Pani Rokosz Teresa. Pan Barder Stanisław. Pan Talarek Paweł. Pani Hawieda Barbara. Pan Kowalczyk Roman. Pani Malec Katarzyna. Pani Orłowska Bożena. Pani Zborowska Lucyna.
pan Dmurzyn Stanisław. Pani Gaweł Tokarz Katarzyna. Pani Gil Górka Monika. Pan Kaczmarczyk Grzegorz. Pani Moryc Urszula. I moja skromna osoba Teresa Węglarz. Ponieważ w imieniu Gminnej Komisji Wyborczej Wiśniowej miałam zaszczyt wręczyć Państwu zaświadczenia o wyborze na funkcję radnych w gminie Wiśniowa w latach 2018-2023. W związku z tym gratuluję serdecznie Państwu otrzymania mandatu na radnego gminy Wiśniowa. Życzę owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnej. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję Pani Magdalenie Murzyn, Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej, za przedstawienie wyników wyborów do Rady Gminy oraz za wręczenie radnym zaświadczeń. Przechodzimy do realizacji punktu 4 porządku obrad. Proszę Państwa, zanim przystąpimy do złożenia ślubowania, chcę wyjaśnić, iż będzie ono polegało na tym, że odczytam rotę ślubowania i wywołam kolejno radnych. Wywołany radny wypowiada słowo ślubuję. Można dodać słowa tak mi dopomóż Bóg. Bardzo proszę Państwa radnych o powstanie. Bardzo dziękuję. Czytam rotę. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Pan Bugaj Zbigniew. Ślubuję, tak do Pana Zbigniew. Rogosz Teresa. Ślubuję, tak do Pana Zbigniew. Bartel Stanisław. Ślubuję, tak do Pana Zbigniew. Talarek Paweł. Ślubuję, tak do Pana Zbigniew. Habieda Barbara. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kowalczyk Roman. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Malec Katarzyna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Orłowska Bożena. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zborowska Lucyna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Murzyn Stanisław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Gaweł Tokarz Katarzyna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Gil Górka Monika. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kaczmarczyk Grzegorz. Moryc Urszula. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Węglarz Teresa. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Wszystkim Państwu dziękuję i życzę naprawdę spokojnej, solidnej pracy w dobrej, miłej atmosferze. Proszę usiąść. I w końcu, proszę Państwa, przechodzimy do realizacji punktu 5 porządku obrad, czyli do wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Jak większość sądzi, jest to w sumie w trakcie dzisiejszej sesji punkt najważniejszy ze względu na to, że jaką podejmiemy decyzję, tak nam się będzie pracowało. Mam nadzieję, proszę Państwa, że mamy przemyślane podejście, znamy się nawzajem. W związku z tym ja tylko przypominam, że wybory na przewodniczącego Rady są tajne. Bardzo proszę o podawanie kandydatów na przewodniczącego Rady. Proszę podnieść rękę, kto chce zgłosić kandydata, żebym miała co robić dalej. Bardzo proszę, pan Grzegorz Kaczmarczyk. Pani przewodnicząca wspomniała o tym, że znamy się tutaj. Osoba, którą zatrudnię, jest również ogólnie znana, dlatego nie będę przybliżał jej sylwetki pani Teresa. Czy pani Teresa Rogosz wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, wyrażam zgodę. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury z sali? Proszę Państwa, nie widzę. Czy jeszcze
ktoś się może zastanowił. W związku z tym, że nie widzę innych kandydatów, zamykam listę kandydatów na przewodniczącego i w związku z powyższym musimy powołać w tej chwili kandydatów do pracy w komisji skrutacyjnej, którą jesteśmy zobowiązani powołać ze względu w celu przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego Rady. Proszę bardzo podawać kandydatów do komisji skrutacyjnej w celu wybrania przewodniczącego Rady. Pan Grzegorz wygłasza. Czy pan Grzegorz wyraża, tak. Czy pan Grzegorz wyraża zgodę? Talarek. Pan Paweł Talarek. Czy pan Paweł wyraża zgodę? Pan Stanisław Bartel, czy pan wyraża zgodę? Tak, wyrażę. Dziękuję bardzo. Zwykle, proszę państwa, przyjęte jest, że składy komisji skrutacyjnej są trzyosobowe. W związku z tym pozwalam sobie zamknąć listę kandydatów do komisji skrutacyjnej. Proszę państwa, ponieważ wszystkie głosowania w tej chwili są głosowaniami imiennymi, w związku z tym pozwolicie państwo, że usiądę, bo muszę robić notatki. Będę wyczytywała każdego radnego zgodnie z listą i każdy z państwa ma do wyboru trzy opcje. Jestem za, jestem przeciw, bądź się wstrzymuję, ale macie państwo jedną do wyboru. Czy to jest jasne? Dziękuję bardzo. Pan Bugaj Zbigniew. Jestem za. Pani Rokosz Teresa. Jestem za, przepraszam. Tak, tak. Jestem za. Pan Bartosz Stanisław. Wstrzymuję się. Wyraził zgodę, a teraz się wstrzymuje. Pan Paweł Talarek. Pani Habieda Barbara. Jestem za. Pan Kowalczyk Roman. Jestem za. Pani Malec Katarzyna. Jestem za. Pani Orłowska Bożena. Jestem za. Pani Zborowska Lucyna. Pan Murzyn Stanisław. Jestem za. Pani Gaweł Tokarz Katarzyna. Jestem za. Pani Gilburka Monika. Jestem za. Pan Kaczmarczyk Grzegorz. Ja się wstrzymam. Następny. Pani Urszula Morec. Jestem za. I Teresa Węgarz. Jestem za. Proszę państwa, stwierdzam, że Rada przyjęła skład komisji skrutacyjnej, czy w skład tutaj wchodzi pan Grzegorz Kaczmarczyk, pan Paweł Talarek i pan Stanisław Bartel. Następującą ilością głosów 2, 4, 6, 8, 10, 13 za, 0 przeciw i 2 wstrzymujące się. W związku z tym, proszę państwa, bardzo proszę komisję skrutacyjną o ukonstytuowanie się i przygotowanie kart do głosowania. Natomiast ogłaszam w tym momencie krótką przerwę na to, żeby komisja podjęła pracę, ale bardzo proszę o niewychodzenie z sali, ponieważ akurat te czynności nie wymagają zbyt długiego czasu. Za, przeciw, bądź wstrzymał się. Mamy 15 kart do głosowania, zostały one przeliczone tutaj komisyjnie. Jak widzicie, urna jest pusta, przezroczysta jest tutaj dokładnie. Będzie wywoływany po kolei każdy z radnych. Otrzyma tą kartę do głosowania, będzie miał chwilkę na oddanie głosu, po czym wrzuci do urny tenże wypełniony głos. Po czym odliczymy głosy i podamy wyniki. W związku z tym, proszę państwa, że przewodniczący komisji skrutacyjnej wyjaśnił sposób głosowania, wyczytuję państwa z listy obecności. Każdy z państwa podchodzi, zabiera jedną kartę, zaznacza jedną z trzech możliwości, czyli za, przeciw, bo wstrzymałem się, wrzuca kartę do głosowania, do urny i spełnił w ten sposób swój obowiązek. Bardzo proszę, pan Bugaj Zbigniew.
Pani Rogosz Teresa. Pan Bartel Stanisław. Pan Talarek Paweł. Pani Habieda Barbara. Pan Kowalczyk Roman. Pani Malec Katarzyna. Pani Orłowska Bożena. Pani Zborowska Lucyna. Pan Murzyn Stanisław. Pani Gaweł Tokarz Katarzyna. Pani Gil Górka Monika. Pana Kaczmarczyk Grzegorz. Pani Moryc Urszula. Teresa Węgrasz. Dziękuję bardzo Państwu za głosowanie i w tej chwili komisja skrutacyjna przystępuje do liczenia głosów do pracy. Robi to jawnie na stoliku, który znajduje się koło kotarki. Natomiast ja ogłaszam przerwę na czas pracy komisji skrutacyjnej.
Wznawiam obrady po przerwie. Bardzo proszę Komisję Skrutacyjną o odczytanie protokołu. Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania tajnego z wyboru przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa w kadencji 2018-23, przeprowadzonego w dniu 21 listopada 2018 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie Grzegorz Kaczmarczyk, przewodniczący, Stanisław Warder, członek, Paweł Talarek, członek. Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania stwierdza, że według listy obecności na sesji obecnych było 15 radnych, liczba wydanych kart do głosowania 15, liczba kart wrzuconych do urny 15. Na poszczególnych, czyli tak naprawdę jednego kandydata, oddano następującą liczbę głosów. Pani Teresa Rokosz 12 głosów za, przeciw 1, wstrzymało się 2. Bezwzględna większość głosów wynosi 8. Na podstawie wyników głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdza, że przewodniczącym Rady Gminy Wiśniowa została wybrana pani Teresa Rokosz. Proszę Państwa, ja odczytam pierwszą uchwałę podjętą przez Radę Gminy Wiśniowa. Uchwała nr 1 rzymskie przez 1 przez 18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami, w wyniku tajnego głosowania Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje. Wybiera się radnego Rokosz Teresa na przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prowadzący obrady pierwszej sesji Rady Gminy Wiśniowa, radny Teresa Węgarz. I w tym momencie serdecznie gratuluję wyboru. Życzę zgodnej współpracy z Radą i Wójtem dla dobra całej gminy oraz jej mieszkańców. Równocześnie przekazuję dalsze prowadzenie obrad. Państwu serdecznie dziękuję za zdyscyplinowanie, za umiejętność słuchania się i dzięki temu sprawne przeprowadzenie tych 5 punktów. Dziękuję. Witam wszystkich gości. Szanowna Rado, Szanowni Radni, gratuluję Wam przede wszystkim zdobycia mandatu radnego. Ale co za tym idzie, to przede wszystkim zaufania mieszkańców, którzy liczą na to, że będziemy ich tutaj w sposób godny reprezentować na tych sesjach. Dziękuję Wam za kredyt zaufania, którym mnie obdarzyliście w postaci wyboru mnie na przewodniczącą Rady. Ze swojej strony przyjmuję to z pokorą i obiecuję, że będę rzetelnie wypełniała swoje obowiązki. Szanowni radni, życzę sobie Wam, Panu Wójtowi, przede wszystkim, żeby decyzje, które będziemy tutaj podejmować przez 5 lat, były decyzjami z pożytkiem dla naszych mieszkańców i budujące dla naszej gminy. Żeby nie przedłużać, jeszcze raz serdecznie dziękuję i wszystkim gratuluję. Tym sposobem, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu sesji. Jest to 6. punkt, wybór wiceprzewodniczącego Rady. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów. Jest tu taki, co breluje na tych salonach, Stanisław Bartel. Czyli przyjmuje kandydaturę Stanisława Bartela. Czy ktoś jeszcze zgłasza? Tak, ja chciałam zgłosić kandydaturę pani Uli Moryc. Przepraszam, jeszcze wrócę. Czy pan Stanisław Bartel się zgadza? Dziękuję, przepraszam. Pani Ula Moryc, czy się zgadza? Nie, nie wyrażam zgody. Nie wyraża zgody. Czy jest jeszcze jakaś kandydatura? Jakoś tak. Nie wyraża zgody. Nie wyraża zgody.
Pani Monika Górka-Gil. Czy pani Monika Gil-Górka? Wyraża zgodę. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie słyszę, więc zamykam. Przyjmujemy, że mamy zgłoszonych dwóch kandydatów, pana Stanisława Bartela i panią Monikę Gil-Górkę. Teraz bardzo proszę o do komisji skrutacyjnej, o zgłaszanie osób do komisji skrutacyjnej. Katarzyna Malec. Zgadza się pani? Tak. Lucyna Zborowska. Pani Lucyna Zborowska. Czy się pani zgadza? Teresa Węglarz. I Teresa Węglarz. Zgadza? Wyraża zgodę. Ponieważ wystarczy nam trzy osoby do komisji skrutacyjnej, powołujemy komisję skrutacyjną i ogłaszamy kilka minut przerwy do tego, żeby komisja się ukonstytuowała do przeprowadzenia głosowania. Zapraszam. Proszę państwa, dużo emocji, przepraszam bardzo. Ale jeszcze bardzo proszę, żeby w sposób w tej chwili przegłosować. Będę czytała z listy, czy państwo głosujecie za, przeciw, czy wstrzymujecie się do komisji skrutacyjnej. Pan Bugaj Zbigniew. Jestem za. Za. Rokosz Teresa. Jestem za. Pan Bartel Stanisław. Jestem za. Pan Talarek Paweł. Jestem za. Pani Habieda Barbara. Jestem za. Pan Kowalczyk Roma. Jestem za. Pani Orłowska Bożena. Jestem za. Pani Zborowska Lucyna. Wstrzymuje się. Pan Murzyn Stanisław. Jestem za. Pan Gaweł, pani Gaweł Tokarz Katarzyna. Jestem za. Pani Gil-Górka Monika. Jestem za. Pan Kaczmarczyk Grzegorz. Jestem za. Pani Moryc Urszula. Jestem za. I pani Węglarz Teresa. Wstrzymuję. Czyli mamy 13 osób za, 2 wstrzymujące. Dziękuję.
Szanowna Rado, wracamy do obrad. Komisja skrutacyjna jest gotowa. Poprosimy Panią Przewodniczącą. Szanowni Państwo, obecnych jest 15 radnych. Komisja skrutacyjna się ukonstytuowała. Zostałam przewodniczącą, Teresa Węgarz, członkami Katarzyna Malec i Lucyna Zborowska. Ponieważ mamy dwóch kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady, możliwości identyczne jak poprzednio, za, przeciw i wstrzymał się. Proszę Państwa, każdy radny ma tylko jeden głos. Stawiamy znak X tylko przy jednym kandydacie i tylko przy jednej z możliwości. Jeżeli Państwo postawicie więcej X-ów, tym samym głos będzie nieważny. Będę wyczytywała po kolei radnych. Państwo będziecie podchodzili, za kotarkę oddacie głos, wrzucicie go do urny i tym sposobem przeprowadzimy głosowanie. Bardzo proszę, Pan Łukaj Zbigniew. Pani Rokosz Teresa. Pan Bartel Stanisław. Pan Talarek Paweł. Pani Hawieda Barbara. Pan Kowalczyk Roman. Pani Malec Katarzyna. Pani Orłowska Bożena. Pani Zborowska Lucyna. Pan Murzyn Stanisław. Pani Gabel Tokarz Katarzyna. Pani Gilgurka Monika. Pan Kaczmarczyk Grzegorz. Pani Moryc Urszula.
węglarz teraz. Głosowanie zostało zakończone. Ogłaszam chwilę przerwy. Bardzo proszę, żeby nie opuszczać sali. Po przeliczeniu głosów znowu na obrad. Dziękuję. Wznawiamy obrady. Bardzo prosimy o odczytanie wyników. Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania tajnego z wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa w kadencji 2018-2023 przeprowadzonego w dniu 21 listopada 2018 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie Teresa Węgarz, przewodniczący Katarzyna Malec, członek Lucyna Zborowska, członek. Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania stwierdza, że według listy obecności na sesji obecnych było 15 radnych. Liczba wydanych kart do głosowania 15. Liczba kart wrzuconych do urny 15. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów. Stanisław Bartel 10, Monika Gilgurka 5. Bezwzględna większość głosów wynosi 8. Na podstawie wyników głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wiceprzewodniczącym Rady Gminy Wiśniowa został wybrany pan Stanisław Bartel. Gratuluję serdecznie. Spojrzeć w oczy naszym mieszkańcom. Dziękuję.
Ja w swoim imieniu również gratuluję wiceprzewodniczącemu panu Stanisławowi Bardelowi. Liczę na dobrą współpracę i sama taką współpracę deklaruję. Myślę, że będzie bardzo dobrze. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 7 naszych obrad. Jest to... Aha, przepraszam bardzo. Jeszcze musimy podjąć uchwałę w tej sprawie. Bardzo proszę. Proszę mówić. Odczytuję uchwałę. Uchwała nr 1/2/18 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa. Na podstawie artykułu 19 ustawy ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami. W wyniku tajnego głosowania Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje. Wybiera się radnego Stanisława Bardela na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Przepraszam bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, już zaczynamy. Przechodzimy do 7 punktu. Wręczenie zaświadczenia o wyborze wójta gminy Wiśniowa. Bardzo proszę. Dla formalności odczytam obwieszczenie komisarza wyborczego w Krakowie 3 dnia 25 października 2018 roku o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego. Na podstawie artykułu 168, paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 754, 1000 i 1349, komisarz wyborczy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku. Wybory wójta gminy Wiśniowa. Wyborów dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów wymaganą liczbę głosów uzyskał pan Bogumił Tadeusz Pawlak, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Bogumiła Pawlaka. Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 5658. Karty do głosowania wydano 3713 osobom. W wyborach wzięło udział, czyli oddano ważne karty do głosowania 3713 wyborców, co stanowiło 65,62% uprawnionych do głosowania. Wybrany kandydat uzyskał 1927 głosów ważnych. W imieniu Komisji Gminnej Wiśniowej mam zaszczyt wręczyć panu zaświadczenie o wyborze na wójta gminy Wiśniowa na lata 2018-2023. Jednocześnie życzę owocnej pracy, dobrej współpracy z pracownikami, z radą, z mieszkańcami i po staropolsku życzę szczęść Boże. Przechodzimy do 8 punktu naszego obrad, ślubowanie wójta gminy Wiśniowa. Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Szanowni Państwo, pozwólcie na 2 słowa refleksji. Pierwsze, już jako
można powiedzieć, gospodarz gminy. Chciałbym serdecznie Państwa przywitać. Serdecznie witam mieszkańców gminy Wiśniowa. Serdecznie witam gości. Pozwólcie Państwo, że nie będę wymieniał z imienia, nazwiska. Z większością udało mi się uścisnąć dłoń, przywitać osobiście. Nie ze wszystkimi, ale widzę, że Państwo są. Doceniam to i uznaję to jako wsparcie nie tylko dla mnie, ale też dla całej gminy, Wiśniowa. Ja nieraz mówiłem, że wokół siebie mam tych mądrzejszych. To, że Państwo tutaj są, uznaję, że ci mądrzejsi są obok mnie i że będę mógł z Państwa wiedzy czerpać, z Państwa mądrości korzystać, a liczę, że wspólnie i z powiatem, i z województwem, i z instytucjami, które tutaj Państwo reprezentujecie, uda nam się pracować dla gminy Wiśniowa. Po drugie, serdecznie gratuluję paniom i panom radnym. Szanowni Państwo, ja nieraz mówiłem, że to nie jest tak, że rada jest albo wójta, albo nie jest wójta. To zupełnie nie w ten sposób. Rada jest osobnym organem, wójt jest osobnym organem. Chodzi o to, żebyśmy współpracowali. W szacunku. Możemy się spierać, możemy się nie zgadzać, ale mamy jeden cel, jedną gminę i pracujmy razem dla tej gminy. Dlatego jeszcze raz serdecznie gratuluję. I taka refleksja, że musimy się wznieść ponad podziały. Musimy. Chciejmy razem pracować. Nie tyle, że musimy. Chciejmy razem pracować, chciejmy razem działać, bo taki truizm. Naprawdę zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje to, co powtarzałem nieraz. Szukajmy tego, co nas łączy, nie tego, co nas dzieli. Szukajmy tego, co wspólne, nie to, co różne. I jestem głęboko przekonany, że tak właśnie będzie. Że wspólnie z Państwem będziemy w zgodzie pracować dla naszych mieszkańców, dla tej gminy. A tak notabene, mówiąc nawiasem, wiecie Państwo, jaki dzisiaj jest podobno dzień? Dzień życzliwości. Symboliczny, że tego dnia akurat mamy pierwszą sesję i od tego przyjdzie nam zacząć pracować razem i daj Bóg, żebyśmy tak skończyli za 5 lat równie życzliwie. Po trzecie, tutaj szczególnie zwracam się do mieszkańców gminy Wiśniowa. Stoi przed Państwem syn tej ziemi. Pomimo, że w połowie Dobrzycki Koziorz, ale jednak syn ojcowizny. Jest to dla mnie czymś wyjątkowym, czymś, o czym nie marzyłem, nie myślałem, że tak się poukłada życie, tak Państwo zdecydują, tak ja zdecyduję, że przyjdzie mi kiedyś do tej Wiśniowej, do tej gminy Wiśniowa przyjechać nie jako do rodziny, tylko pełnić tej funkcję wójta. Jest to coś wyjątkowego i bardzo Państwu dziękuję. Ten wynik wyborów, o którym mówiła Pani Przewodnicząca, nie uznaję tego, że wygrałem wybory. To nie jest w ten sposób. Bardziej widzę to w ten sposób, że Państwo ofiarowali mi kredyt zaufania i też w pewnym sensie spory zapas oczekiwań. Za 5 lat, a może i wcześniej. Mam nadzieję, że i ten kredyt, i te oczekiwania będę powoli spłacał stopniowo. Nie od razu, Szanowni Państwo. Dlatego ta kadencja ma 5 lat, żebyśmy mogli przez 5 lat pracować razem i stopniowo, etapami zmieniać tą gminę. I jeszcze taka krótka refleksja. 10 dni temu obchodziliśmy święto Dzień Niepodległości. Wtedy zastanawiałem się trochę nad historią Polski. Przez ponad 100 lat Polski nie było na mapach świata. Zostaliśmy rozgrabieni przez 3 zaborców. I drodzy Państwo, jak to się stało, że udało się Polskę przywrócić? Jak to było możliwe, że udało się po pierwsze wywalczyć wolność, a po drugie połączyć 3 różne systemy polityczne, 3 różne systemy gospodarcze, 3 różne sposoby myślenia? Jak to było możliwe? Te 10 dni temu na uroczystościach
zastanawiałem się i doszedłem do wniosku takiego, że po pierwsze Polska przetrwała w sercach patriotów, po drugie miała spore wsparcie Kościoła, patrioci mieli spore wsparcie Kościoła, a po trzecie, co jest niezwykle istotne, mówi się o 6 ojcach niepodległości. Nie było 6, było ich mnóstwo ojców niepodległości, mnóstwo matek niepodległości i dlatego udało się tą niepodległość odzyskać, bo był jeden cel i była zgoda. I tak wierzę, że będzie w tej Radzie. Mamy jeden cel, jednych mieszkańców. Nie chodzi o to, żebyśmy byli jednogłośni, nie chodzi o to, żebyśmy sobie przytakiwali. Chodzi o to, żebyśmy w zgodzie pracowali dla tej gminy. I tak jak udało się odzyskać niepodległość, no to przenosząc na podwórko gminy, skoro w zgodzie udało się osiągnąć coś tak wielkiego, w zgodzie też uda nam się realizować różne, przeróżne inwestycje tutaj w gminie Wiśniowa. Na końcu już chciałbym serdecznie podziękować Państwu za każdy oddany głos. Chciałbym podziękować ludziom, którzy od początku we mnie wierzyli, którzy stali za mną, którzy swoją osobą zaświadczyli, pokazali, że tak, to jest ta osoba, która powinna kandydować na początku, ale też wierzyli, że wygram. Szukam teraz tutaj po sali osób, które mocno za mną stały. Dziękuję, że tu jesteście, dziękuję, że byliście. I dziękuję, że będziecie, bo wierzę, że to się nie skończyło, dopiero zaczęliśmy pracować. I jeszcze trochę prywatnej refleksji. Dziękuję mojej rodzinie za wsparcie, a najbardziej dziękuję mojej mamie. Mama wie, jak to jest żyć z samorządowcem 25 lat. Dziękuję Ci, mamo, za wsparcie. Dziękuję Ci za te modlitwy, które codziennie wnosisz do Pana Boga za mną. I liczę, że dalej będę mógł na Ciebie liczyć. Druga osoba, której chciałem podziękować, to jest mój tata. Nie ma go fizycznie z nami, ale wierzę, że on jest na tej sali, jest. Siedzi, uśmiecha się i kibicuje, dopinguje i wspiera. Na końcu najbardziej, najserdeczniej, najmocniej dziękuję swojej żonie, miłości mojego życia. Mówi się, że za każdym mężczyzną, który osiągnął sukces, stoi mądra kobieta. U nas nie było to w ten sposób, u nas wyglądało to tak, że ta mądra kobieta stała obok mnie. Jak partner, jak osoba wspierająca. Nie stałbym przed Państwem, gdyby nie moja żona. Nie wyglądałoby to, co się działo w kampanii w ten świetny, kulturalny sposób, gdyby nie ona. Była naprawdę ogromnym wsparciem i z serca jej dziękuję. To już, Szanowni Państwo, nie przedłużając, na koniec liczę, że to jest początek naprawdę, naprawdę nowej drogi dla gminy Wiśniowa. Wspólnie można dużo więcej. Liczę na wsparcie, liczę też na czasami na może nie nagane, ale powiedzenie coś tutaj nie gra, coś jest nie tak, coś trzeba zrobić inaczej. Jesteście Państwo tymi mądrzejszymi, których mam obok siebie. Podpowiadajcie, dopingujcie, a wspólnie naprawdę pójdziemy nową drogą, inną drogą. I tak jak powiedziałem, daj Bóg za 5 lat, wtedy będzie można powiedzieć, czy wygraliśmy wybory, czy nie. Wierzę, że będzie tak, że będziemy mogli spokojnie powiedzieć, że tak, za 5 lat wygraliśmy wybory. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dotarliśmy do 9 punktu programu naszej sesji, czyli zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy Wiśniowa. Uznaję o godzinie 18:10 za zakończoną. Dziękuję bardzo.